sprawdzić i pokażę nam fantastyczny wyścig, co już za chwilę, bo już mamy czwarte, piąte światełko startowe i ruszyli. Bardzo krótko nam trzymała tej dyrekcja wyścigu Red Bull, czy jednak McLaren, a może Mercedes. Mercedes fantastycznie wystartował, a tej problemy kierowcy Red Bulla, McLaren od zewnętrznej, nie było kolizji. Drugi McLaren popchnął w ogóle Mercedesa. Dominix, a tam kolizja Red Bulla i widzę cash up chyba z Zauberem. Red Bull widać, że jakiś no, wypadek przy pracy, jeżeli chodzi o start i teraz naprawdę mocny pojedynek. Chociaż tej moc, to później hamowanie, nie było miejsca dla Saivu. Jeszcze kierowca Stana Martina to Stimarina. Stimarina potrafił się kręcić w poprzednich sezonach. Ale teraz odważny atak Red Bulla pomiędzy Red Bullem a Stonem Martinem, tam już na hamowaniu, i czym Lando Norris i Max Verstappen. Niezbyt zachęcające. Widzimy, ilu kierowców w sumie blokuje opony, co tylko pokazuje, jak jeszcze w ogóle nie są wczuci do samochodów. Co tylko, no, no. Widzimy, o, Vencial w tym momencie, piękny przykład. Są absurdalne, naprawdę absurdalne. No i w tym momencie problemy, tutaj były kierowcy Ferrari chwilę z Visa Cash Up, ale w tym momencie już Racing Bulls zostało z tyłu. W sumie nie wiem, jak na nich mówić, czy Racing Bulls, czy Visa Cash Up, czy, no właśnie, czy w ogóle... No właśnie, też McLarenowi, czy jednak spali to wszystko na panewce? No, trzeba obserwować, trzeba patrzeć. Na pewno krytycznym okrążeniem będzie teraz to dla Vencialo. No i krytyczne będzie wyjazdowe dla, oczywiście, Przygockiego. Czyżby tam usłyszał swojego Petera Boningtona, it's hammer time? No bo jest... Trójka na razie bez kar, później Vencialo, Szymcer i Karo z karami, ależ tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Mercedes kontra Ferrari, no było na pewno niebezpiecznie, mocno tam zarzuciło Mercedesem. Mercedes z dramatem, softy. Vencialo w ogóle poza torem. Softy założone w Red Bullu. Oj, i rozbity samochód Mercedesa. No nie jest to postawa godna mistrza. I samochód bezpieczeństwa nam na torze się wam zameldowywuje. No proszę bardzo, mamy też okazję pierwszy raz zobaczyć. Dobrze, wracamy tak czy inaczej do ścigania w ciężkich, jakichś takich dziwnych warunkach, można powiedzieć. Austria dzisiaj przed nami, przed państwem. Tak czy inaczej, Michał Przygocki, no i co ciekawe, Dominix na trzeciej pozycji, więc no dzisiaj ta Ferrarka na pewno może tutaj pozamiatać. Tutaj walkę byśmy zobaczyli, tak jak teraz oglądamy, no ciasno tutaj, coś tam się posypało, jak dobrze widziałem, o ile to jest w ogóle część. I Sergio Perez, czy górą będzie tym razem Red Bull, czy jednak Aston Martin, kto tutaj się zmieścił w torze? Ładny, ładny manewr ze strony kierowcy. Z Milton, w sumie ekipy z Milton Keynes. Już na torze, które możemy zobaczyć jako widzowie. I widzimy, że od zewnętrznej będzie próba manewru ze strony Red Bulla. Tym razem na drugiej brytyjskiej ekipy, już nie Aston Martin, czyli legenda w sumie luksusowych bardziej samochodów, tylko legenda wyścigowych samochodów. I była kolizja z L. Michaelem. No, Saivu chyba poza regulaminem, to już było takie zjechanie. Michał Przygocki wygrywa, proszę państwa, event Summer F1 24, można tak ładnie powiedzieć. Przygocki, no, zwycięzcą, nie wiem, chyba tak przed wyścigiem raczej zakładaliśmy, że tak może być, że tak pewnie będzie. Gdzieś tam też liczyłem, no, że jak pojawił się Kuba, to oczywiście Vencialo gdzieś tutaj będzie jednak wysoko, ale nie, no nie dzisiaj, nie dzisiaj, to nie jest dzień dla Mercedesa, to jest dzień dla Ferrari. To jest dzień dla Red Bulla i to jest dzień dla Astona Martina.